Dlaczego, aby mówić płynnie po angielsku, musisz unikać zwodniczych reklam i mylących hasło marketingowych? W internecie możesz przeczytać takie zachęty jak poznaj tysiąc, dwa tysiące, pięć tysięcy słówek i zacznij mówić płynnie po angielsku. Ludzie dają się nabrać na te reklamy, wkuwają te słówka i nawet niektóre pamiętają, ale wcale nie zaczynają mówić płynnie po angielsku. Dlaczego? Takie zwodnicze reklamy wykorzystują tak zwane odwrócone myślenie. Na czym to polega? Posłuchaj. Prawdą jest, że osoba mówiąca płynnie po angielsku zna tysiące słówek, ale nieprawdą jest, że uczenie się słówek daje mówienie płynnie po angielsku. Nie trać czasu, nie trwoń pieniędzy, nie daj się nabrać nadwrócone myślenie. Jeśli chcesz, wszystko Ci dokładnie wyjaśnię. Dzięki.